Oleomat prezentuje profesjonalną kosę spalinową 755 Master. Urządzenia są przeznaczone do wszelkich prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych, wycinką krzewów i odrostów, pracami pielęgnacyjnymi w szkółkach leśnych, utrzymaniem terenów komunalnych. Konstrukcja kosy oraz jej wyposażenie umożliwiają wielogodzinną pracę bez nadmiernego obciążenia operatora. Napęd kosy 755 Master stanowi profesjonalny silnik dwusuwowy wyposażony w kuty wał korbowy wsparty na ponadwymiarowych łożyskach kulkowych, kuty korbowód, tłok ze szlifem diamentowym. Niklowany cylinder wyposażony został w rozbudowany układ chłodzenia, który umożliwia utrzymanie właściwej temperatury silnika niezależnie od warunków atmosferycznych. Wysoki stały moment obrotowy już przy niskich obrotach wału korbowego sprawia, że układ tnący pracuje wydajnie zarówno wykaszając wysoką trawę, jak podczas czyszczeń w szkółkach leśnych. Układ zasilania wyposażono w gaźnik światowego lidera w produkcji gaźników membranowych firmy Walbro. Gaźnik posiada półautomatyczne ssanie, co w znacznym stopniu ogranicza czynności obsługowe podczas uruchamiania silnika. W celu wymiany zanieczyszczonego filtra, centralną śrubę można z łatwością odkręcić przy pomocy klucza kombinowanego, będącego na wyposażeniu kosy. Mocowana centralną śrubą pokrywa filtra powietrza utrzymuje papierowy wkład we właściwej pozycji, zabezpieczając silnik przed przedostaniem się zanieczyszczeń do jego wnętrza. Zbiornik paliwa jest całkowicie oddzielony od jednostki napędowej, co zabezpiecza go przed niekorzystnym oddziaływaniem wysokiej temperatury generowanej przez pracujący silnik. Duża pojemność zbiornika umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności dokonywania przerw w celu uzupełnienia zapasu paliwa. Układ przeniesienia napędu wyposażono w aluminiową osłonę o średnicy 32 mm, wyposażoną w samosmarujące, antywibracyjne łożyska, z którymi współpracuje wał napędowy wykonany z wysokogatunkowej stali. Wysoki moment obrotowy przenosi bez poślizgu trójelementowe sprzęgło współpracujące z wytrzymałym bębnem sprzęgła wspartym na łożyskach kulkowych. Ergonomiczny uchwyt wyposażono w elementy sterowania, dźwignię gazu z blokadą, wyłącznik zapłonu. Centralna śruba wspornika uchwytu umożliwia płynną regulację położenia uchwytu. Dzięki takiej konstrukcji uchwyt można złożyć w celu ułatwienia transportu i przechowywania. System mocowania profesjonalnych pasów nośnych wyposażono w listwę umożliwiającą dostosowanie wysokości zawieszenia kosy do wzrostu operatora. Układ antywibracyjny złożony z czterech stalowych sprężyn ogranicza drgania przenoszone na ciało operatora do minimum. Wyposażenie standardowe stanowi półautomatyczna głowica żyłkowa oraz trójzębna, profesjonalna tarcza stalowa. Uniwersalny sposób mocowania narzędzi przekładni kątowej umożliwia zastosowanie szerokiej, zależnej od potrzeb gamy narzędzi tnących.